Szanowni Państwo, drodzy studenci, jest mi niezmiernie miło powitać Was w gronie naszej społeczności akademickiej. Jestem dziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, nazywam się Iwona Łapuńka. Będziemy mieli przyjemność ze sobą pracować przez najbliższe kilka lat. Wkraczamy w nowy rok akademicki, który jest dla nas wyzwaniem. Wyzwaniem z powodów znanych, z powodów pandemii, taki, który jest organizowany w nietypowy sposób, tak jak dzisiejsze spotkanie. Dzisiejsze spotkanie ze studentami w ramach dni adaptacyjnych zostało przygotowane dla Państwa zdalnie. W ramach tego spotkania chcielibyśmy Państwu krótko przedstawić kluczowe informacje, które każdy student Politechniki Opolskiej powinien znać. Jesteście Państwo z nami z powodu wyboru kierunku prowadzonego przez nasz Wydział. Jeden z tych kierunków to inżynieria bezpieczeństwa, drugi logistyka, trzeci technologia żywności i żywienie człowieka i ostatni, czwarty, który prowadzimy, to zarządzanie i inżynieria produkcji. Każdy z tych kierunków krótko scharakteryzuję pod koniec prezentacji. Omówię Państwu również specjalności do wybrania oraz elementy, które będą niezwykle istotne przy wyborze tychże specjalności. Na początek chciałabym Państwu zaprezentować nasze władze uczelni. Na czele naszego zarządu stoi jego magnificencja rektor, doktor habilitowany inżynier Marcin Lorenc. Kieruje uczelnią przy współudziale czterech prorektorów. Pierwszym z prorektorów, z którym będziecie Państwo mieli największą styczność, jest pani dr Anita Stanik-Bessler. Jest to prorektor do spraw kształcenia i dydaktyki. To ona organizuje Państwu proces studiowania, to ona odpowiada za efekty uczenia się, to ona poprowadzi Państwa, biorąc pod uwagę nasz zarząd uczelni, czyli ten poziom najwyższy. Pozostali prorektorzy odpowiadają za funkcje, które również są ważne dla naszej uczelni. Są to pani prorektor do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, doktor inżynier Aneta Kucińska-Landwójtowicz. Jest to również pan prorektor do spraw nauki i rozwoju, doktor habilitowany Grzegorz Królczyk oraz pan prorektor do spraw ogólnych i operacyjnych, pan profesor doktor habilitowany inżynier Tomasz Boczar. Władze naszego wydziału w kadencji 2020-2024 prezentują się w następujący sposób. Mamy dziekana w mojej osobie, mamy prodziekana do spraw organizacyjnych panią dr inżynier Dominika Jagodę-Sobalak oraz pana prodziekana do spraw dydaktyki pana doktora Andrzeja Metelskiego. Z poziomu wydziału to z panem doktorem prodziekanem do spraw dydaktyki będziecie Państwo mieli właśnie największą styczność i także zapraszamy tutaj do kontaktu, do składania ewentualnych zapytań, zachęcamy również do zgłaszania ewentualnych problemów. Każdy z naszych kierunków na pierwszym roku posiada swojego opiekuna. Opiekunami w ramach poszczególnych kierunków, z którymi będziecie Państwo się mogli kontaktować w celu zasięgnięcia informacji, ale również pomocy bądź też wsparcia, są następujące osoby. Jest to doktor inżynier Dariusz Masłowski dla kierunków inżynieria bezpieczeństwa oraz logistyka. Jest to również pani doktor habilitowana inżynier Katarzyna Szwedziak dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka. Dla kierunku zarządzanie inżynieria produkcji opiekunem roku będzie pani magister inżynier Mariana Torska. Struktura naszego wydziału prezentuje się w postaci siedmiu katedr. Siedem katedr, które ze sobą ściśle współpracuje, cztery z nich prowadzą kierunki, które Państwo macie do wyboru w ramach studiowania. Kierunki, które prowadzą poszczególne katedry, to Katedra Inżynieria Biosystemów, kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Dalej mamy Katedrę Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, jak sama nazwa wskazuje, będzie odpowiedzialna za kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa. Katedra Logistyki znowu związana jest z kierunkiem Logistyka, Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji związana jest z kierunkiem Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Pozostałe katedry stanowią dla nas ogromne wsparcie i nieocenioną pomoc w realizacji tego procesu dydaktycznego.
W dalszej części chciałabym krótko zaprezentować naszą lokalizację jako obiektów, które Politechnika Opolska posiada przeznaczonych dla państwa, dla kształcenia. Są to dwa kampusy. Pierwszy kampus zorganizowany przy ulicach Sosnkowskiego i ulicy Mikołajczyka. Tam mamy również nasze budynki, o czym za chwilę państwu powiem. I drugi kampus zorganizowany przy ulicy Pruszkowskiej, tam będzie rektorat, tam będzie studium języków obcych, też to państwu dokładniej pokażę. Posiadamy również kilka budynków w innych lokalizacjach, nie zorganizowanych w postaci kampusów, i tam możecie państwo dojechać komunikacją miejską lub dojść pieszo. Pierwszy kampus, o którym już wspomniałam, to także nasz wydział. Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki jest zorganizowany w ramach budynku, który określany jest mianem LIPSK. Będziecie państwo mieli tam również zlokalizowaną bibliotekę. Obok naszego budynku znajduje się tak zwany łącznik, który łączy właśnie trzy akademiki w pierwszym kampusie. W ramach łącznika znajdziecie państwo Centrum Obsługi Studenta, jak również aule wykładowe. Obok naszych akademików Zaścianka, Zygzaka bądź Pryzmy, w których mam nadzieję również znaleźliście państwo miejsce do zamieszkania, mamy Wydział Mechaniczny. Znajduje się on po drugiej stronie ulicy Mikołajczyka. Tam znajdziecie państwo Katedrę Inżynierii Biosystemów, która, jak już wspomniałam, prowadzi u nas kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Drugi kampus to z kolei gmachy, które zajmują inne wydziały w dużej mierze, ale macie państwo również tam studium języków obcych, zatem będziecie państwo te budynki także odwiedzać, oznaczone na prezentacji numerem 6. Macie państwo również halę sportową, z której możecie państwo również korzystać w ramach różnych aktywności, także pływalnię Wodna Nuta w pobliżu zlokalizowaną i rektorat, w którym będziecie państwo mogli załatwiać ważne sprawy, w których rozwiązaniu będzie mogła państwu pomóc pani prorektor do spraw kształcenia i dydaktyki. Tutaj budynek numer 7 oznaczony na prezentacji. Nasza siedziba wydziału z naszym sekretariatem, z naszymi siedzibami jako władz wydziału mieści się właśnie w budynku LIPSK przy ulicy Sosnkowskiego 31. Tak jak już wspomniałam, jest to pierwszy kampus, zatem wszelkie sprawy związane z procesem dydaktycznym czy też organizacji obsługi procesu kształcenia zachęcamy do załatwiania właśnie w tym budynku. W ramach tego budynku mieszczą się również nasze sale wykładowe, ćwiczeniowe, jak również laboratoryjne. Drugi budynek, który znajduje się właśnie po przeciwnej stronie ulicy Mikołajczyka w stosunku do akademików, to budynek Wydziału Mechanicznego, gdzie mamy zlokalizowaną Katedrę Inżynierii Biosystemów. Tam mamy kierunek Technologie Żywności i Żywienie Człowieka. Dalej mamy budynek, który nie mieści się w ramach ani pierwszego, ani drugiego kampusu, ale znajdują się tam dwie katedry, są tam umieszczone dwie katedry, Katedra Fizyki oraz Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Budynek określany mianem Strasznego Dworu, aczkolwiek zapewniam państwa, że nic strasznego tam nie ma miejsca, zlokalizowany jest przy ulicy Ozimskiej 75. Jednym z kluczowych dla państwa gmachów, które będziecie zapewne państwo często odwiedzać, jest Centrum Obsługi Studenta. Znajduje się w Łączniku. To jest właśnie budynek zlokalizowany w pobliżu naszej siedziby wydziału, a jednocześnie łączący trzy akademiki, które państwo być może zamieszkacie, Akademiki Politechniki Opolskiej. Centrum Obsługi Studenta ma swoją stronę internetową. Tam znajdziecie państwo kluczowe informacje. Jest to strona cos.po.opole.pl. System, w ramach którego jest zorganizowany cały proces dydaktyczny, gdzie będziecie państwo mogli zapisywać się do grup, będziecie mogli składać wnioski, decyzje czy też obserwować swoje plany zajęć, prowadzony jest w ramach platformy USOS Web. Do tej platformy dostaniecie państwo dostęp, dostaniecie państwo loginy, będziecie państwo mogli czynnie od 1 października z tej platformy korzystać.
W ramach naszego wydziału pomoc w obsłudze dydaktyki pełnią nasze dwie panie, które zawsze są chętne do udzielania informacji, zawsze chętnie wspierają studentów i jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości do rozwiązania, chętnie będą wspierać również naszego prodziekana do spraw dydaktyki, pana doktora Andrzeja Metelskiego. Tutaj mamy panią Dorotę Kaszycę i panią Adrianę Grzesik. Też zachęcamy do kontaktu, jeżeli taka potrzeba zajdzie, bądź do jakiegokolwiek udzielania informacji. Ich pomieszczenie będzie znajdowało się na drugim piętrze w budynku Lipsk, czyli przy ulicy Sosnkowskiego 31. Wszelkie aktualne informacje, które publikujemy, zamieszczamy, będą znajdowały się na stronie naszego wydziału, czyli na wipil.poopole.pl. Tutaj zachęcamy do odwiedzania nas, do sprawdzania bieżących informacji. W aktualnościach znajdziecie Państwo niemal wszystkie potrzebne Państwu informacje do rozpoczęcia studiowania na naszej Politechnice. Zachęcamy również do polubienia nas na stronie facebookowej. Znajdziecie nas Państwo pod adresem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechnika Opolska. Wracając do kierunków, o których wspomniałam Państwu na początku, pragnę przedstawić krótkie informacje o ich charakterystyce, jak również specjalnościach, biorąc pod uwagę fakt, że wybraliście jeden z nich. Pierwszym z kierunków, który prowadzimy, jest inżynieria bezpieczeństwa. W ramach tego kierunku dowiecie się Państwo wszystko o bezpieczeństwie zarówno pracy, jak i warunkach, zasadach organizowania tejże pracy, biorąc pod uwagę szczególnie zasady BHP. Będziemy brali również pod uwagę bezpieczeństwo maszyn, urządzeń. To wszystko będzie składało się na całokształt wiedzy studenta, potem inżyniera, przyszłego naszego absolwenta, który ukończy właśnie kierunek inżynieria bezpieczeństwa. W ramach tego kierunku będziecie Państwo mogli wybrać specjalności. Dwie, które są dane do wyboru, to kultura i higiena pracy oraz techniczne systemy bezpieczeństwa. Druga specjalność możliwa do wybrania. Każdy wybór specjalności na naszych kierunkach jest realizowany na drugim roku. Specjalności rozpoczynacie Państwo od roku trzeciego i oprócz właśnie samej nazwy kierunku będzie do tego dokładana właśnie nazwa specjalności, co warto uczynić również zastanawiając się nad perspektywą dalszego zatrudnienia, nad Waszymi możliwościami i nad chęciami dalszego kształcenia się właśnie w takim zakresie, jak również zdobywania wiedzy w tym obszarze. Te 7 semestrów, które spędzicie Państwo na kierunku, jest możliwe do realizacji w dwóch trybach, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W obydwu siatki są do siebie bardzo zbliżone. Różnice mogą wynikać jedynie z pewnej liczby godzin. One zostały u nas już bardzo dokładnie dopasowane, w związku z tym zbyt dużych różnic merytorycznych w żadnym przypadku nie odnotujecie. Kierunek warty na pewno studiowania, tak jak było to podkreślane wcześniej, to logistyka. Logistyka, gdzie będą oferowane atrakcyjne zajęcia w ramach też również na laboratoriów komputerowych, które są wyposażone w świetne oprogramowanie, w ramach których będziecie Państwo mogli poznawać zarówno procesy i transportowe, jak i procesy logistyczne, systemy logistyczne, które Państwu będą niezbędne do pracy na przykład w ramach spedycji, czy też organizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwach nie tylko spedycyjno-transportowych. Specjalności, które tutaj można wskazać i które na pewno, do których studiowania warto zachęcić, to po pierwsze informatyczne systemy wspomagania procesów logistycznych, druga z możliwych specjalności to inżynieria bezpieczeństwa w logistyce, produkcji i usługach, jak również systemy inżynieryjne w logistyce. To wszystko będziecie mieli Państwo do wyboru w ramach studiów pierwszego stopnia, czyli studiów inżynierskich. Studia z kolei drugiego stopnia jako kontynuacja studiów inżynierskich
studenckich i tutaj zachęcamy gorąco do studiowania dalej na naszym wydziale po tych 7 semestrach, czyli po zostaniu absolwentem już naszego wydziału, do kształcenia się w ramach studiów drugiego stopnia, studiów magisterskich, 3-semestralnych, również prowadzonych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności do wyboru, jakie Państwu oferujemy, to międzynarodowe łańcuchy dostaw, inżynieria transportu w logistyce. Kolejny z kierunków to technologia żywności i żywienie człowieka. Jest to interdyscyplinarny obszar, który łączy wiedzę z zakresu chemii, na pewno biochemii żywności, technologii produkcji żywnościowej, ale także i inżynierii procesowej, w tym biotechnologii. Warto zwrócić uwagę na to, że absolwenci takiego kierunku będą mogli budować swoją karierę właśnie w oparciu o te zagadnienia, do wyboru mając na pewno bardzo ciekawe miejsca, w których znajdziecie Państwo zatrudnienie. Specjalności, które tutaj będziemy mogli zaproponować, to technologia inżynierii produkcji żywności oraz jakość i bezpieczeństwo żywności. Każdy z tych obszarów jest dzisiaj w przedsiębiorstwach bardzo istotnie poruszany ze względu na zasady, bardzo rygorystyczne zasady, które towarzyszą właśnie przetwarzaniu żywności, produkcji żywności. W związku z tym znajomość tych systemów, procesów jest tutaj niezwykle ważna w dzisiejszym świecie. Ostatni z kierunków proponowany przez nas to również bardzo ciekawy kierunek, który stanowi bardzo nowoczesną, interdyscyplinarną formułę kształcenia tychże studentów. Z jednej strony mówimy o zarządzaniu jako takim obszarze bardzo zorientowanym menedżersko, natomiast z drugiej strony będziemy również zahaczać o obszar związany z inżynierem przemysłu 4.0, czyli wyzwaniem, które będzie towarzyszyło nam w najbliższych latach, inżynierskim spojrzeniem na to właśnie zarządzanie, ale także właśnie takie podejście do kształcenia, które przyjmuje formułę znajomości zagadnień technicznych, wiedzy, która jest zorientowana właśnie też w takich technicznych obszarach. I ta sylwetka inżyniera przyszłości jest tutaj także dla nas docelowo zorientowana pod zatrudnienie, które jest wyzwaniem przyszłych czasów i poszukiwaniem inżynierów bardzo szeroko pojętych produkcji właśnie w tych obszarach. Specjalności, o których możemy dodatkowo Państwu opowiedzieć, to inżynieria procesów i systemów przemysłowych dla studiów pierwszego stopnia, a także inżynieria zarządzania, także dla studiów pierwszego stopnia. Z kolei studia drugiego stopnia, jak już wspomniałam, możliwe jako kontynuacja tych studiów inżynierskich, dają Państwu możliwości zdobywania, pogłębiania wiedzy w obszarach zarządzania innowacjami, zarządzania logistyką, zarządzania projektami, bezpieczeństwem pracy, ale także logistyki w energetyce, jak i technik informatycznych w zarządzaniu produkcją i usługami. Kończąc swoją wypowiedź, chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na inaugurację roku akademickiego, która odbędzie się 8 października 2020 roku o godzinie 10. Inauguracja ta będzie prowadzona w formie transmisji. Będziecie Państwo ją mogli śledzić online. Będzie udostępniana na naszym kanale YouTube. Zachęcam do obserwowania. Dziękując Państwu za wysłuchanie, dziękując, że byliście z nami ten czas, w którym mogliśmy opowiedzieć o jakże istotnych elementach naszego kształcenia, biorąc pod uwagę obiekty, w których będziecie Państwo mieli nasze zajęcia, przedstawiając nasz zarząd, władzę, które będą jednocześnie na wydziale, jak i na uczelni towarzyszyły Państwu w tej podróży właśnie studiowania. Pragnę przekazać swój głos naszemu prodziekanowi do spraw dydaktyki, doktorowi Andrzejowi Metelskiemu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie i teraz kilka słów z mojej strony na temat samych zajęć. Jak wspomniano wcześniej, inauguracja roku akademickiego odbędzie się 8 października i w tym dniu przewiduje się tak zwane godziny rektorskie na uczelni, czyli godziny wolne od nauki. Należy jednak pamiętać, że sam rok akademicki rozpoczyna się z dniem 1 października i od tego dnia będą realizowane zajęcia dydaktyczne. Na slajdzie widzą Państwo terminarz na nadchodzący semestr zimowy roku akademickiego 2020-2021. Pełny harmonogram można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Studenta. Są w nim wyszczególnione przerwy świąteczne, dni wolne od zajęć oraz terminy sesji egzaminacyjnych.
Spersonalizowane tygodniowe plany zajęć zostaną opublikowane w systemie USOS na tydzień przed rozpoczęciem nauki. Będą one widoczne po zalogowaniu na stronie www.usosweb.poedu.pl. Plan zawiera informacje o tym, kiedy, gdzie i z kim Państwo mają dany przedmiot. Zajęcia prowadzone będą w kilku miejscach. Odnośnie lokalizacji mogą się pojawić zatem różne skróty nazw naszych budynków. I tak, skrót OS oznacza budynek przy ulicy Ozimskiej, litera S to tak zwany Lipsk przy ulicy Soskowskiego, natomiast M oznacza budynek przy ulicy Mikołajczyka. Zajęcia na uczelni są realizowane w różnych formach. Na pierwszym semestrze będą Państwo mieli wykłady, ćwiczenia i laboratoria. W dalszym toku studiów pojawią się projekty, seminaria, lektoraty językowe oraz na siódmym semestrze praktyka zawodowa. Każda forma danego przedmiotu będzie miała założony kurs na platformie Moodle pod adresem www.elearning.poedu.pl. Należy wybrać na tej stronie Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, a następnie odszukać swój kierunek oraz określić rodzaj, stopień i semestr studiów. W trosce o bezpieczeństwo postanowiono, że wykłady będą odbywały się w formie zdalnej przy pomocy platformy Moodle i ETLE. Pracownicy są zobowiązani, aby w czasie przewidzianym w planach zajęć prowadzić swoje wykłady. Inne formy, czyli w Państwa przypadku ćwiczenia i laboratoria, będą realizowane w murach Politechniki. Wszyscy pracownicy będą zobligowani do zamieszczania materiałów dydaktycznych z każdej formy zajęć na platformie e-learningowej, tak aby umożliwić osobom chorym lub będącym na kwarantannie realizację na bieżąco treści kształcenia. W osobnym komunikacie zostaną Państwo poinformowani o sposobach postępowania w związku z pandemią COVID-19. W tabeli na kolejnym slajdzie widzą Państwo rozpiskę, które dni będą dniami nauki zdalnej, a które dniami pracy na uczelni. I tak dla przykładu na pierwszym roku logistyki stacjonarnej praca zdalna będzie się odbywała w poniedziałki, czwartki i piątki, a na uczelni pojawimy się we wtorki i środy. Natomiast studenci zaoczni z logistyki zdalne wykłady będą mieli w soboty, a zajęcia na uczelni w niedzielę. Podobne informacje mamy poniżej dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Gdy przyjdziemy na swoje pierwsze zajęcia, prowadzący powinien przedstawić tzw. kartę opisu przedmiotu. Jest to dokument, który zawiera informacje na temat treści kształcenia, zalecanej literatury, warunków zaliczenia, czy też spodziewanych efektów uczenia się z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Komplet kart opisu przedmiotu można znaleźć na stronie wydziału pod zakładką Studia pierwszego i drugiego stopnia. Jeżeli chodzi o zaliczenie zajęć, to każda forma prowadzi do uzyskania oceny wpisywanej do protokołu w systemie USOS. Możliwe oceny do uzyskania w naszej uczelni są podane na slajdzie w tabeli. Oczywiście najgorszą notą jest 2.0, a najlepszą piątka. W nadchodzącym semestrze na studiach pierwszego stopnia czekają Państwa trzy egzaminy z następujących przedmiotów: algebra z geometrią, analiza matematyczna i fizyka. Wiem, że te przedmioty często budzą pewne obawy wśród studentów, jednak chcę wszystkich zapewnić, że nauczyciele są nastawieni bardzo życzliwie i zdanie egzaminów będzie w zasięgu każdego słuchacza. W naszej uczelni istnieje dobrze rozwinięty system pomocy materialnej. Mogą się Państwo ubiegać o stypendia socjalne, stypendia rektora za osiągnięcia w nauce, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w związku z zaistnieniem trudnych sytuacji życiowych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Centrum Obsługi Studenta. Jest całe mnóstwo przydatnych pojęć dotyczących studiowania, które warto poznać. Zetkną się Państwo z nimi w najbliższych miesiącach. Wiele z nich opisanych jest w regulaminie studiów, który dostępny jest pod zakładką Informacje na głównej stronie uczelni. Z mojej strony to wszystko na chwilę obecną i przekazuję głos pani doktor inżynier Dominice Jagodzie Sobalak, prodziekanowi do spraw organizacyjnych. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Ja chciałabym Państwu przedstawić możliwości i szanse, jakie zyskali Państwo, wybierając właśnie nasz wydział. Zacznę może od tego, że nasz wydział dysponuje wspaniałymi laboratoriami oraz niezwykłym oprogramowaniem. Między innymi będą Państwo mogli korzystać z Laboratorium Inżynierii Odwrotnej wraz z szybkim prototypowaniem, które jest wyposażone w drukarkę oraz skaner 3D, z Laboratorium Modelowania i Symulacji Komputerowych, z Laboratorium Oceny Stanu Technologicznej Warstwy Wierzchniej z niesamowitym mikroskopem, czy z Laboratorium Obróbki Skrawaniem, w którym znajdziecie Państwo najnowocześniejsze obrabiarki CNC. Dla Państwa również mamy do dyspozycji gry symulacyjne, które pozwolą Państwu założyć online fikcyjną firmę, taką jak firma transportowa, biuro rachunkowe, firma związana z obsługą turystów, czyli takie biuro podróży. Możecie Państwo korzystać z integrowanych systemów zarządzania. Tutaj na przykład mamy do dyspozycji CDN XL czy X-Scale. Mamy również programy związane z zarządzaniem produkcją, z modelowaniem, z projektowaniem, z wytwarzaniem produkcji, czyli MATLAB, CATIA oraz inne programy typu CAD/CAM. Dla logistyków mamy program MONZA. To jest tylko część naszych zasobów. Będziecie Państwo je systematycznie poznawać w trakcie procesu edukacji. Aby wspomóc proces edukacji, będziemy współpracować z Akademickim Biurem Karier. Biuro to będzie dla Państwa przygotowywać aktualne oferty staży, praktyk, ale również oferty zatrudnienia. Razem z Akademickim Biurem Karier będziemy organizować dla Państwa warsztaty, seminaria oraz wyjazdy studyjne do najlepszych przedsiębiorstw w kraju. Aby edukacja miała ten wymiar praktyczny, współpracujemy z przedsiębiorstwami. Tych przedsiębiorstw jest blisko 50. Są to zarówno przedsiębiorstwa z regionu, ale również liderzy branży w całym kraju, a nawet zdarzają się wycieczki za granicę. Owa współpraca obejmuje zapraszanie do nas na wykłady, na ćwiczenia, na seminaria przedstawicieli z tych branży, ale również wycieczki do firm, gdzie możemy podpatrywać proces rozwiązywania problemów już w takim realnym środowisku. Mogą Państwo stać się również członkami kół naukowych. Na naszym wydziale funkcjonują 4 koła naukowe zrzeszające studentów poszczególnych kierunków studiów. Dzięki takim kołom naukowym mogą Państwo korzystać z różnych warsztatów, szkoleń, ale również wyjeżdżać na konferencje czy publikować artykuły naukowe. Koła naukowe to są również reprezentanci naszego wydziału na różnych eventach, spotkaniach czy wyjazdach studyjnych. Na naszym wydziale bardzo dobrze funkcjonuje program Erasmus. Czyli studenci, którzy chcieliby wyjechać na 1 bądź 2 semestry na uczelnię zagraniczną albo odbyć tam staż, praktykę, mogą właśnie z tego programu skorzystać. Mamy blisko 100 uczelni, które współpracuje z nami właśnie w ramach programu Erasmus. Będziecie mogli Państwo poznać więcej wiadomości, czyli o sposobie rekrutowania, o tym, jak przebiega tam proces rekrutacji na obcych uczelniach, oraz jaka jest wielkość stypendium, dzięki temu, że za niedługo pracownicy działu współpracy międzynarodowej odwiedzą Was właśnie na Waszych zajęciach. Dla miłośników sportu klub uczelniany AZS Politechniki Opolskiej przygotował różnego rodzaju atrakcje oraz możliwość uczestniczenia w klubach sportowych, zarówno w sposób wyczynowy, jak i rekreacyjny. Dla osób uzdolnionych muzycznie albo tych, co po prostu muzykę kochają, mamy 2 oferty. Pierwsza to Akademicki Chór Politechniki Opolskiej. Pod batutą pani Ludmiły nasz chór zyskuje sławę, dając koncerty, recitale, już nie tylko na eventach tutaj opolskich, regionalnych, ale na ogólnokrajowych i zagranicznych. Także zapraszamy Państwa do skorzystania, do zapisania się właśnie do chóru akademickiego. Jeżeli Państwo natomiast grają na jakichś instrumentach i chcą przystąpić do orkiestry naszej Politechniki Opolskiej, to również zapraszam do zapisania się oraz poznania zakresu działalności. Jest to grupa miłośników muzyki, ale również mocnych wrażeń, pasjonatów, którzy tworzą tak wspaniałe przedsięwzięcia jak Opolski Ekspres Denty z orkiestrą po Odrze czy z orkiestrą po zamkach i pałacach.
Proszę Państwa, to tyle z oferty. Oczywiście jest to jej tylko część. Będziecie ją Państwo systematycznie poznawać na zajęciach. Z naszej strony zapraszamy do kontaktu, do komunikacji. Jesteśmy gotowi wysłuchać Waszych próśb i sugestii tak, aby ten proces kształcenia dopasować właśnie do Waszych oczekiwań oraz do oczekiwań rynku. Z tego miejsca życzymy Wam powodzenia i do zobaczenia na zajęciach. Dziękuję.